my już jesteśmy w naszym Hyundai Ioniku, jesteśmy z moim gościem. Nie będziemy rozmawiali o polityce, nie będziemy rozmawiali o teorii, będziemy rozmawiali o praktyce. Doktor Konrad Skotnicki, naukowiec, chemik, twórca profilu Doktor na TikToku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zacznę od tego, co się wydarzyło już 3 lata temu. Pandemia to był zły czas, to był straszny czas, czas, w którym musieliśmy się zatrzymać, nie wiedzieliśmy, co się wydarzy z naszym życiem, w którą stronę będzie się to rozwijało. Pan jednak znalazł świetny pomysł na to, żeby pięknie opowiadać o nauce. Tak. To skąd taki pomysł? No to oczywiście wyszło przypadkiem, bo nie oszukujmy się, wszyscy podczas pandemii nagle, jak zostaliśmy zamknięci w domach, to rzuciliśmy się na telefony i media społecznościowe, żeby tylko czymś zająć głowę. No i ja wtedy stwierdziłem, że może to czas opowiedzieć o tym, co umiem i lubię, czyli o nauce, też w internecie, a akurat od jakiegoś czasu, też nie jakoś specjalnie długiego, zacząłem używać TikToka, który jest aplikacją, która jest uznawana przez taki ogół społeczeństwa za aplikację, na której się tańczy, na której się robi, na przykład śpiewa pod muzykę. Natomiast jest tam ogromna nisza dla osób, które mogą popularyzować naukę na przykład, albo w ogóle mówić o jakichś ciekawych rzeczach, więc bo to jest medium, które jest szybkie, dostosowane trochę do coraz bardziej zmieniającego się świata. No i okazało się, że da się w minutę albo półtorej, czasami dwie, opowiedzieć jakąś ciekawą historię i spróbować kogoś czegoś nauczyć. Bardzo lubię takie podejście, bo ja akurat wywodzę się ze sportu i większość działaczy, włodarzy pewnych federacji zastanawia się, jak pokazać dzisiejszej młodzieży fajność i atrakcyjność sportu. I myślę, że krótkie formy wideo mogą być idealnym właśnie do tego, żeby czym jest sport, czym jest nauka. My tak samo w Onet Rano mówimy o tym, co stworzyliśmy, czyli Onet Watch, też krótkie formy wideo i tam możemy znaleźć pana materiały. Tak, jeżeli ktoś nie chce korzystać z TikToka albo uważa, że ta aplikacja to jest Onet Watch. Na Onet Watch są wybrane najlepsze treści moje, też krótkie, też edukacyjne, więc jeżeli ktoś bardzo lubi albo chciałby zobaczyć, jak to wygląda, to Onet Watch jest świetnym miejscem do tego. O 7 spotkaliśmy się z Matim, który siedzi za moimi plecami, ciężko pracuje, żeby ten obrazek ładnie wyglądał, żeby nas było słychać, widać, żeby to miało jakość po prostu. I jak rzuciłem mu: Mati, chemia, fizyka, szkoła, no to nabrał tak powietrza. Jak patrzyłem na niego, to czułem, jakbym widział siebie w lustrze. No niestety, proszę mi wybaczyć, ale dzieciaki słysząc, dzisiaj mamy 2 lekcje chemii, no nie idą z taką lekkością i optymizmem do szkoły. Pan próbuje to złamać, pan próbuje w oryginalny sposób pokazać, że nauka może być ciekawa. Tak, bo ja w ogóle jestem wielkim hejterem polskiej szkoły i w ogóle polskiego systemu edukacji. Jedziemy z nimi! On się skończył! Ja tu absolutnie nie będę udawał, że według mnie on powinien przejść rewolucję i być wymyślony na nowo, bo jest trochę tak, że ja w swojej podstawówce na przykład trafiłem na świetną nauczycielkę od chemii, podstawówce, gimnazjum, świetną nauczycielkę od chemii i biologii i być może to tylko dlatego jestem teraz tak bardzo zainteresowany naukami ścisłymi. Natomiast z całym szacunkiem i przepraszam, jeżeli pani tego słucha, ale na przykład nauczycielkę od historii miałem w podstawówce fatalną i absolutnie nie rozbudziła mojej jakiejś pasji do historii, mimo że historia też jest fascynującym przedmiotem, więc to jest trochę losowe, na jakiego nauczyciela się trafi i on może całe życie, całe moje życie prawdopodobnie ustawiły te 2 nauczycielki, bo zainteresowały mnie tym. Wiem, więc czego nie chcę, a czego chcę, dokładnie. Tak? A być może gdybym trafił na świetną nauczycielkę od historii, na przykład słabą od chemii, to teraz opowiadałbym o historii na TikToku i według mnie to nie jest dobre, że jest tak ogromna losowość tego, czy trafi się na dobrego nauczyciela, czy złego. Według mnie to powinno być rozwiązane systemowo. Nauczyciele powinni dużo zarabiać i mieć też, bo wobec nauczycieli powinny być też duże wymagania w połączeniu z tymi wysokimi zarobkami, no bo jednak jak sobie tak się nad tym zastanowimy, no to nauczyciele są jednymi z absolutnie najważniejszych osób dla rozwoju dzieci. Ludźmi, którzy spędzają najwięcej czasu z naszymi dziećmi, tak samo jak my spędzaliśmy najwięcej czasu najpierw w podstawówce, później w szkole średniej, liceum, robiąc doktorat, habilitując się. Panie doktorze, my troszeczkę to obśmialiśmy, ale o tym trzeba powiedzieć raz jeszcze i powiedzieć to głośno. Szkoła wymaga rewolucji z racji tego, że zmieniło się pokolenie i zmieniły się narzędzia. I dzisiaj mówiąc o krótkich formach, o TikToku, o Onet Watch, czy widzi pan możliwość, żeby właśnie tak wyglądała edukacja? Żeby podać wiedzę
naukę dzieciakom w formie, które one lubią i akceptują. Tak, no nie oszukujmy się, media społecznościowe i TikTok nigdy nie zastąpią formalnej edukacji, natomiast według mnie do tego, żeby ktoś naprawdę chciał się uczyć, no to musi zostać czymś zainteresowany i coś go musi zacząć pasjonować i wtedy można pogłębiać tą wiedzę i wchodzić coraz bardziej. I to jest dokładnie to, co ja próbuję robić na TikToku, bo ja tam według mnie porównanie edukacji na TikToku i zwykłej edukacji to jest trochę jak cały film versus zajawka tego filmu. Ja pokazuję taką zajawkę ciekawą tematów. Ale to fajne by było, gdybyśmy na przykład pracę domową odrabiali w tej formie, albo gdybyśmy takie materiały, które zapraszają do lektury, do rozpoczęcia na przykład omawiania pewnego etapu, przekazać w krótkiej formie. Zdecydowanie według mnie. Ja też teraz próbuję zrobić pewną ciekawą rzecz, bo wiem, że TikTok niekoniecznie będzie docierał do nauczycieli. Natomiast dosłownie od 3 dni można już kupić w przedsprzedaży moją książkę, która się nazywa 111 faktów, które zniszczą twoje wyobrażenie o świecie. I to jest prawdopodobnie, albo na pewno pierwsza w Polsce próba przełożenia formatu TikToka na format książkowy, który mogliby na przykład nauczyciele przedstawiać na lekcjach. Tam to będzie 111 faktów, powiedzmy jeden fakt, jedna strona, trochę jak na TikToku. Ale to jest właśnie łączenie pokoleń, tak bym to nazwał. Krótkie formy wideo plus dołóżmy do tego książkę i dwa pokolenia uczeń, nauczyciel mogą ze sobą rozmawiać używając różnych narzędzi. Dokładnie tak. Czy naprawdę tak. Napoleon umierając nie wiedział, że dinozaury były na ziemi? No nie wiedział, bo... Aha! I teraz się śmiej. Teraz się śmiejcie. Wy też słyszycie, ekipa realizacyjna. I co? Zaskoczyłem ich rano tym faktem. Nie wierzyli. Tak, no bo w ogóle my bardzo krótko wiemy o istnieniu dinozaurów, od powiedzmy no niespełna 200 lat tak naprawdę, a tak ogólnie ta wiedza nie tylko w świecie naukowym, ale w świecie społeczeństwa, no to jest, nie wiem, może 100 lat takie naprawdę, że wiemy, że dinozaury istniały, że były różne gatunki, więc Napoleon nie wiedział o istnieniu dinozaurów. Czym jeszcze może nam was zaskoczyć? Bo ja oglądając pana materiał, naprawdę byłem w szoku, w jak ciekawy sposób na konkretnych przykładach, jeżeli chodzi o doświadczenia, można pokazać, czym jest chemia. Taka realna, taka w dotyku. Tak, ja aż tak dużo tych doświadczeń nie robię i aż tak dużo tej chemii nie robię, natomiast no... eksperymenty to jest to, co każdy kocha w chemii. No nie oszukujmy się, po to się robi chemię, żeby robić fajne eksperymenty. I w systemie edukacji no eksperyment powinien być absolutnie integralną częścią nauki chemii. Czyli robimy eksperyment, pokazujemy, że coś wybucha, coś się leje, robimy coś niesamowitego i potem tłumaczymy, dlaczego tak się dzieje, rozpisujemy reakcje chemiczne do tego. Natomiast no niestety w polskiej szkole, znowu wracając do tego tematu, jest często tak, że chemii się uczy na sucho, na wzorach i na kartce. No nie da się tak. To tak jakby uczyć teatru tylko oglądając spektakle, a nie samemu próbując się w takich rzeczach, więc no bez tego elementu fanu, zabawy, opryskania się czymś oczywiście w bezpieczny sposób, albo takich rzeczy, no to absolutnie nie da się tego nauczyć. Ja znowu miałem jakieś duże szczęście, bo pamiętam w mojej podstawówce mieliśmy taką super starą szafę z mnóstwem odczynników, pewnie większość była przeterminowana, ale no ja miałem taki dobry układ ze swoją nauczycielką od chemii, że miałem klucz od szafy. Że mogłem w tej szafie sprzątać i jednocześnie sobie tam przeglądać, co w tym wszystkim jest i patrzeć na te buteleczki sprzed 30 lat. Część już zaczynała przeżerać tą szafę. No to było absolutnie fascynujące, więc myślę, że gdyby więcej osób mogło zobaczyć to tak na żywo, dotknąć tego i, nie wiem, powąchać i żeby jak zaczną oczy łzawić od jakiegoś odczynnika chemicznego, to może w kimś budzi się taka potrzeba sprawdzenia, dlaczego tak, w ogóle co się wydarzyło. Łączymy pokolenia, uczniów i nauczycieli, ja teraz próbuję połączyć nasze światy. 10 lat temu, kiedy moi młodzi koledzy wchodzili do szatni i wyciągali telefon, zaczynali coś nagrywać, starsi zawodnicy tak nie bardzo wiedzieli, jak się zachować. Schowaj to, młody człowieku. Jak na pana reaguje świat naukowców, świat ludzi, którzy naprawdę poświęcili swoje życie, żeby zdobywać wiedzę, a później przekazywać ją innym pokoleniom, na to, że wykorzystuje pan właśnie krótkie formy wideo, a oglądanie pana materiałów liczymy już w milionach, a subskrypcji w setkach tysięcy. Mm-hmm. Czy nie jest trochę takie pokazywanie palcami, idziesz za daleko albo robisz to nazbyt dynamicznie? Problem, ja to się trochę z tego cieszę, szczerze mówiąc, ale według mnie to jest problem polskiej nauki, że przepaść pokoleniowa jest tak ogromna, że no profesorowie
nie oglądają TikToka, nawet na Facebooku ich często nie ma, więc no zwykle nie wiedzą o tym, co ja robię. Natomiast w tym młodszym pokoleniu, powiedzmy w moim pokoleniu 30-latków czy 40-latków, no to myślę, że już proszę trochę... Proszę powiedzieć jeszcze raz, w tym młodszym pokoleniu 40-latków, bo ja wtedy tak jakoś wigoru nabiorę. Więc tak, zdecydowanie to w polskiej nauce, no ja pracowałem w instytucie, w którym no, średnia wieku profesorów była ponad 80 lat, więc to pokolenie 40-latków to było to takie bardzo młode pokolenie. Ja to tam byłem wręcz noworodkiem według mnie. Natomiast no, oni tego po prostu nie oglądają. To nie jest tak, że profesor, który ma 80 lat, przynajmniej ja takich nie znam, ogląda TikToka. Natomiast... No dobrze, ale to nie jest troszeczkę stereotyp, bo ja dzisiaj będę miał fenomenalnego gościa, jeżeli chodzi o szerokie rozumienie starości. Dla mnie 80-letnia osoba nie jest, powiedzmy, przybita do jednego miejsca i ona też ma prawo się rozwijać. Dlaczego nie możemy tego świata pokazywać? Dlaczego pan oprócz tego, że młodym ludziom pokazuje, czym jest nauka, też swojemu środowisku może troszeczkę szerzej otworzyć perspektywę? Ja myślę, że to się już powoli dzieje, natomiast no też w Polsce jest jakiś ogromny problem z wykluczeniem cyfrowym, no bo nie mamy jakiejś systemowej edukacji w kwestii tego, żeby starsze osoby, czy jakiekolwiek, bo tak naprawdę w szkole też młodszych osób się nie uczy żadnej korzystania z cyfrowych technologii, one się same tego uczą, więc trochę nie ma tego, czy ludzie trochę nie mają skąd tego wziąć. Natomiast... Niech wnuczka na obiad zaprosi. Bardzo proste. Młody człowieku, weź tablet, telefon, wszystko co tam masz, przyjedź i będziesz dziadka tutaj pokaż szkolił. Pokaż dziadkowi TikToka. Dobrze, natomiast, panie doktorze, przepraszam, proszę kontynuować. Dobra, natomiast w tym młodszym pokoleniu naukowców, ale już dojrzałych naukowców, no to według mnie na przykład YouTube jest absolutnie, również w Polsce, ale na Zachodzie dużo bardziej, jest takim trochę uniwersytetem. Jest mnóstwo kanałów naukowych i nie tylko takich ciekawostkowych, ale takich, które prowadzą właściwie formalną edukację. Czyli uczą jakichś działów nauki, uczą historii, uczą naprawdę wielu, wielu rzeczy. No i ogrom osób uczy się tak normalnie na co dzień z YouTube'a, więc... Ale pan również... Pan również stara się nas edukować, nie tylko w krótkich formach, nie tylko z przymrużeniem oka i uśmiechem, ale jest pan ekologiem i pokazuje, że historia, brzydka historia zatrucia Odry i wielkiego problemu, jakim stanowi ekologia i zanieczyszczenie naszego środowiska. To jest też bardzo ważny, powiedzmy, dział, jeżeli chodzi o pana twórczość. Tak, to się ekstremalnie łączy z nauką według mnie. Ekologia i nauka są ze sobą wymieszane. U mnie to się trochę zaczęło od kryzysu klimatycznego, który jest stricte naukowy i już właściwie wiemy od strony naukowej o nim wszystko, ale wciąż ta wiedza, no już jest coraz lepiej, ale no nie przeniknęła jeszcze do głów rządzących, tak jak bym chciał, żeby przeniknęła. Katastrofa na Odrze może się powtórzyć? A katastrofa na Odrze może się powtórzyć, wszystko na to wskazuje. Ostatnio czytałem, że już na pewno są złote algi w dopływach Odry i złote algi tylko czekają na to, żeby było mniej wody, żeby było cieplej, bo te złote algi rozwijają się w wodach, które są bardzo zasolone. Górnośląskie kopalnie węgla zrzucają ekstremalnie zasoloną wodę do dopływów Odry, umożliwiając rozwój złotym algom i śmierć tych ryb. Ja zrobiłem taki eksperyment, zresztą też pokazywałem go właśnie w Onetrano jakiś czas temu, że wziąłem litr wody z dopływów Odry, które zrzucają kopalnie do takie ścieki pokopalniane, i odparowałem ten litr wody i wyszły tam trzy takie sążniste fiolki tej soli i dla porównania odparowałem też litr wody z Bałtyku i wyszło pół fioleczki tej soli, więc ta woda... Czyli dopływ Odry jest bardziej zasolony niż Bałtyk? 6 razy bardziej zasolony niż Bałtyk, w tym absolutnie skrajnym przypadku, w przypadku dopływów Odry czy Wisły, bo do Wisły też niestety kopalnie do dopływów Wisły też rzucają zasolone ścieki. Ale organizacje dbające w Polsce, rządowe, nie reagują na coś takiego? Przecież nie tylko Odrę mamy w naszym kraju. Absolutnie nie reagują. Ministra klimatu Anna Moskwa, no mimo, że w rządowym raporcie jest jasno powiedziane, że to duże zasolenie i też w innych raportach spowodowało tą katastrofę, no to odciąga tą uwagę od tych kopalni, które powinny natychmiast zacząć odsalać te ścieki i przestać zrzucać tą zasoloną wodę do rzek, bo ta katastrofa może się powtórzyć nie tylko na Odrze, ale też również w Wiśle, więc jak tutaj jesteśmy bardzo niedaleko bulwarów wiślanych, jak latem będziemy tam mieli zamiar
zamiast miłego miejsca do picia sobie piwa czy napojów bezalkoholowych, będziemy mieli setki martwych ryb, tony ryb na bulwarach, no to będzie katastrofa. To może panią minister Moskwę warto zaprosić wtedy na bulwary Wiślane, żeby zobaczyła, na co przymykamy oko, bo to jest gigantyczny problem. Ostatnie pytanie i poproszę odpowiedź jednym słowem, jednym zdaniem. 4-5 maj startuje matura. Matura to bzdura? Matura to niezbędny etap, jeżeli chce się dalej iść na przykład na studia, natomiast nie definiowałbym całego swojego jestestwa przed maturę. To jakiś etap, który trzeba przejść. Da się żyć bez matury. Słuchajmy pana doktora, naprawdę, nie tylko my, ludzie młodzi po 40, nie tylko młodzież, która ogląda pana na TikToku i na Onet Watch w krótkich formach, ale ci, którzy dzierżą władzę w swoich rękach, bo to, co pan robi, pokazuje, że na niektórych obszarach naprawdę bardzo źle to wygląda. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Ja również. Widzisz, Mati? Naprawdę Napoleon nie wiedział, że te dinozaury były na ziemi. Ja ci wierzyłem od początku. Bardzo dziękuję. Dziękuję.